W trakcie czerwcowej sesji legionowscy samorządowcy zajęli się głównie oceną realizacji ubiegłorocznego budżetu. Mówiąc językiem show biznesu, był to gwóźdź programu. Gorąco zrobiło się już przy dyskusji nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego gminy. Inna sprawa, że jej inicjator ten punkt porządku obrad zamienił na krytykę miejskiej polityki inwestycyjnej i zmieszał ją z piaskami. Takim oczkiem w głowie i jakby solą wokół mieszkańców osiedla Piaski jest zakończona w ubiegłym roku inwestycja w postaci budowy bloku na osiedlu Piaski za 9 milionów złotych. Inwestycja, która tak naprawdę wzbudza nadal wiele negatywnych emocji. Adresat tych gorzkich słów był zgoła odmiennego zdania. Bo a, budynek jest ładny, b, 60 legionowskich polskich dzieci, także z osiedla Piaski, znalazło tam miejsce swojej wczesnej edukacji. C. To głównie mieszkańcy osiedla Piaski leczeni są nie w baraku, nie w blaszaku, tylko w godnych warunkach. D. To mieszkańcy osiedla Piaski otrzymali bezpłatnie pomieszczenie, gdzie mogą się spotykać, integrować i wymyślać pomysły. Nie fragment ulicy Buka, tylko cała ulica Buka została wyremontowana. Puszczając te argumenty mimo uszu, najmłodszy stażem radny podzielił się swą receptą na szczęście miasta, przy okazji rzecz jasna krytykując jego sterników. Potrzebny jest tu budżet partycypacyjny i zrównoważony rozwój, bo w ten sposób to osiedle Piaski w 2017 roku miało wyremontowaną ulicę Buka częściowo i załatane kilka dziur. Jak zapewnił prezydent, za jego kadencji ratusz od początku prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju i właśnie dlatego traktuje miasto jako całość, nie zaś zlepek konkurujących ze sobą dzielnic. Realizujemy te inwestycje tam, gdzie takich podstawowych rzeczy jak kanalizacja, wodociąg, utwardzona droga nie ma, właśnie żeby ten rozwój był zrównoważony. Żałuję bardzo, że nie zauważył pan, że to w dużej części dla mieszkańców i dla ich dzieci z pieniędzy przecież miejskich, z budżetu miasta, budujemy największą tamto i tegoroczną inwestycję, jaką jest basen miejski. Szkoda, że nie wymienił też pan inwestycji, które w infrastrukturę realizuje tam spółka miejska w postaci remontów sieci wodociągowej. To też są setki tysięcy złotych. W latach ubiegłych tą całą infrastrukturę gmina od wojska w stanie nieraz strasznym przejmowała. I tą infrastrukturę techniczną i drogową, i kanalizacyjną, i wodociągową realizowała. Szef ratusza wspomniał też o wyremontowanych przez spółkę KZB przedszkolach oraz dobrej współpracy z mundurowymi wspólnotami mieszkaniowymi. Swych rzekomych zaniedbań nie zostawił jednak bez komentarza. Nie godzimy się, dopóki będę prezydentem, nie będę się godził na to, żeby przepłacać za inwestycje tylko dlatego, że są na jakimś osiedlu. Przez te 16 lat realizowania budżetów miasta Legionowo zawsze przyświecała mi troska o finanse publiczne, racjonalność i nigdy nie ulegałem presji najgłośniej krzyczących radnych, tylko zawsze starałem się znajdować kompromis, najlepsze rozwiązania i z większością z państwa radnych przez te 16 lat to się udawało. Szkoda, że nie ze wszystkim. Kilka minut później wątek osiedla Piaski został wyczerpany, a radni zajęli się zasadniczą tego dnia sprawą. Debatę nad udzieleniem absolutorium zaczęli zwolennicy działań prezydenta i obszernie uzasadnili, dlaczego są za. W planie budżetowym prognozowano 38 inwestycji. Tymczasem zrealizowanych zostało 60 inwestycji pokazujących skalę rozwoju miasta. Warte podkreślenia jest to, że budżet, jak i wydatki, a w szczególności wydatki na inwestycje osiągnęły poziom dużo wyższy od zakładanego. To, co dla jednych stanowiło zaletę, inni budżetowi wytknęli. Dochody były niedoszacowane, proszę państwa, w wysokości 23 milionów złotych. To jest olbrzymia kwota. Pierwotnie były o 23, dochody bieżące oczywiście, o 23 miliony mniejsze niż na koniec roku. I to wydaje mi się, że zostało zrobione z premedytacją, a tylko i wyłącznie po to, żeby
w sposób możliwie gładki później ten budżet zmieniać i modelować no pod swoim kątem. Ja pamiętam takie głosy, jak budżet był rozbuchany inwestycyjnie w niektórych latach, to budżet wyborczy, były zarzuty, budżet wyborczy, właśnie niebezpieczny. Jak budżet jest bezpieczny, no to jest jak asekuracyjny, tak? Jak obserwuję naszą rzeczywistość, a obserwuję już ją niestety 46 lat, no to myślę, że przyszły takie czasy, że trzeba bezpiecznie przeprowadzać nasze miasto przez okres bardzo dynamicznych zmian. Oby tylko mniej dynamicznych od sporu, jaki rozgorzał na sali obrad. Sprokurował go jeszcze do niedawna stronnik prezydenta, a obecnie przewodniczący nowego klubu radnych. Na wstępie zadeklarował, że on i jego ludzie absolutorium nie poprą. Mam również świadomość, szanowni państwo, że jako nowy klub, który powstał niedawno, jakbyśmy nie zagłosowali, to różne osoby będą mówiły, że układ, jakbyśmy się wstrzymali, że ciche poparcie, jakbyśmy udzielili absolutorium, to kolejne ugrupowanie wspierające pana prezydenta, więc mamy tego świadomość, że i tak będą pisać, będą krytykować, a właściwie atakować. Mimo to mężny lider czteroosobowego klubu odczytał obszerną listę rzekomych zaniedbań prezydenta. Przy okazji oberwali też inni radni oraz instytucje realizujące inicjatywy lokalne. Nic dziwnego, że po takim uderzeniu w stół odezwały się nożyce. Ja się z prezydentem w wielu rzeczach nie zgadzam. Prezydent może to poświadczyć. Mamy punkt widzenia na tą samą sprawę, niejednokrotnie zupełnie inny, ale nie zgodzę się tu z radnym, że tak uczepił się tego Bukowca, a na Bukowcu zostało tyle zrealizowanych rzeczy, jednak można tam coś zrobić i chciałbym to panu radnemu powiedzieć, że my nie pracujemy dla określonej ulicy, żeby im zrobić jakąś inwestycję, tylko pracujemy dla wszystkich mieszkańców. Pan Artur wywołał tutaj spółdzielnię mieszkaniową. Oczywiście bardzo dużo na terenie spółdzielni powstało inicjatyw lokalnych, ale ja sobie nie przypominam, żeby pan Artur przyszedł z jakimkolwiek wnioskiem i poprosił o pomoc, tak jak przychodziła pani Małgosia, czy Ania, czy Agata, czy wielu innych radnych. Nie zgodzę się z tym, że spółdzielnia nie robi nic, bo spółdzielnia robi tak naprawdę 80% rzeczy, które działają, jeżeli chodzi o tereny spółdzielni, a tak naprawdę ta współpraca układa się bardzo dobrze. Ja uważam, że te inicjatywy to bardzo dobry pomysł, tylko no mówię, trzeba się naprawdę napracować, żeby to doprowadzić do końca. Odnosząc się do zarzutów ex-alianta, prezydent piętnował inny aspekt jego mowy. Panie przewodniczący Komisji Budżetu, wstyd. Wstyd, że nie ma pan elementarnej wiedzy dotyczącej, w jakim punkcie obrad dzisiaj jesteśmy. Bo dzisiaj jesteśmy przy absolutorium. A czymże innym jest absolutorium, jak nie skwitowaniem wykonania budżetu? A pan całą swoją tyradę oparł o to, że pana wnioski nie zostały wprowadzone do budżetu. A skoro tak, trudno było wykonać coś, czego w nim wcześniej nie zawarto. Oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny. Oczywiście każdy ma prawo tą ocenę zmienić. 12 lat świetnie oceniał, albo 16 lat świetnie oceniał i nagle źle ocenia, tak? Ja rozumiem, że jak się taktycznie gdzieś przegrupowuje, to nagle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Ale no, umówmy się tak, udawanie dziewicy, jak się wcześniej 16 lat, nie powiem, czy 12 lat coś robiło, no jest i to nie bez przyjemności, i to nie bez korzyści, tak? Także osobistych. No, to jest po prostu słabe. Przy okazji Roman Smogorzewski zaapelował do członków klubu My Mieszkańcy o uczciwe, a nie upolitycznione przyjrzenie się budżetowi i odniósł zamierzony efekt. Inicjatyw lokalnych całe mnóstwo. Były modernizowane place zabaw w liczbie mnogiej, oczywiście Husarskiej ulicy, remont od Ronda do Sobieskiego, inicjatywa miejska o niemałym nakładzie finansowym. Życzyłabym, aby współpraca przebiegała tak jak dotychczas. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kiedy wreszcie doszło do głosowania, za tymi słowami poszedł mandat radnej z osiedla Sobieskiego. Tym samym przeciwko udzieleniu absolutorium było sześciu
poparło je zaś 17 radnych. Beneficjent głosowania nie był zaskoczony. Mam pełną świadomość, jestem małym dzieckiem. Za 4 miesiące mamy wybory. Presja PiS-u na Legionowo, na moją osobę jest jakby wyczuwalna. Pan minister przywozi kandydata, popiera, jest w telewizji rządowej reportaż o kandydacie. Niektórzy myślą sobie, że jakby moja pozycja jest zagrożona, tak? W związku z tym niektórzy się gdzieś tam przegrupowywują do wyborów. Rozumiem to, tak? Tylko że akurat dzisiaj byliśmy w takim punkcie, który jest dosyć merytoryczny, a nie powinien być polityczny, a stał się bardzo polityczny w związku z nadchodzącymi wyborami. Tymczasem chodziło tylko o to, czy budżet został wykonany dobrze, czy tak sobie. Tutaj wszystkie opinie i Regionalnej Izby Obrachunkowej, i Komisji, i te nagrody, które dostajemy właśnie za rok 2017, no świadczą, że ta sytuacja finansowa, że ten budżet został nie dość, że wykonany bardzo dobrze, to jeszcze został wykonany lepiej niż został uchwalony, że inwestycji na początku miało być 37, a wykonanych zostało 60, że dochody były o 20 milionów większe, czyli zarobili, udało się pozyskać środki zewnętrzne. A przy okazji wdzięczność wielu mieszkańców Legionowa, zwłaszcza tych, którzy od politycznych przetasowań wolą inwestycyjne konkrety.